Rączka gotuje po śląsku. No witajcie, witajcie Rostominutkowie, to Zaziorem i Rączka. Dzisiaj kolejny przepis z mojej książki Kierochnet będzie już w księgarniach i każdy ją będzie mógł kupić. Ona się będzie nazywała Rączka gotuje na beztydzień i święta. I dzisiaj przepis, kiedy na beztydzień nie za bardzo, ale na święta czy niedzielny czas jak najbardziej. Będzie to polędwiczka w winie z jabłkami. Teraz polędwiczki są bardzo wdzięczne. Każdy chce ich robić i każdy chce jeść. Pierwej to tam, że ludzie nie wiedzieli, że świnia miała polędwiczkę, ale to przy kotlecie była, usmażyli, ani nie wiedzieli, że polędwiczka zjedli. Dzisiaj troszeczkę inaczej to wygląda. Polędwiczka się oddziela od kotleta i te polędwiczki bardzo często się przyrządzą. Bestuż proponuję wam dzisiaj taką fajną alternatywę. Do tego potrzebujemy dwie polędwiczki. One tak będą włożyć do kupy 60 deka. Łyżeczka papryki sypki, słodki. Łyżeczka kminku. My radzi kminek na tym terenie, wiadomo, do Czech blisko. Bestuż kminek w naszej kuchni jest. Sól korzeni. Ze 3 cebule. Dwa jabłka takie pokwaskowate. 5 deka masła, wino wytrawne 150 ml, no i tak mąka, chociaż z tą mąką to wam zaraz powiem, że niekiedy cza, niekiedy nie, to się wszystko w praniu okorze. No i co robimy? Polędwiczki trzeba umyć, no i lepsze ponacierać solą, kminkiem, papryką i zostawić na dobrych porach godzin. Potem lekko te przyprawy ściągamy z tej polędwiczki, żeby się nie przypolały, obsmażamy na złoty kolor z wszystkich stron. Jak mięso się zamknie, te pory się zawrzą, to będzie soczyste, będzie smaczne, w środku różowiutki, no takie jak rychtyk to ma być. No i teraz tak, mamy obsmażone polędwiczki, do tego dociepujemy pokroto grubo w takie ósemki cebula i ta cebula musi się zrumienić. Do tego jabłko pokrote na też takie ósemki i wszystko podlewamy czerwonym, wytrawnym winem. Przykrywamy deklem, żeby się to tak podęfowało, podusiło. Słuchajcie, jak to posiedzi do kupy, jak to się wszystko połączy szmakami, to wonią przecudownie. I teraz możemy czekać, aż ta cebula bardzo zmięknie i zagęści nam ta zołza, a kiedy je bardziej niecierpliwy, bierę blender i blenduję te jabłka z tą cebulą. Może dać troszkę mąki, wtedy zrobi się taką naturalną zaklepa. A ci, którzy wolą tak bez jakichś zbędnej roboty, że tak powiem, to zostawiałem to w takiej postaci, jaki to jest, czyli naturalny sosik z wina, z cebulę, z jabłka. Wonią cudownie, smakuje jeszcze lepszy. Do tego słuchajcie, kluska albo kopytka i naprawdę coś blank inkszego na niedzielny czas. Bestuż, trzeba też od czasu do czasu coś inkszego popróbować, bo nie no rolada na Śląsku, nie no kotlet, ale polędwiczka też może bardzo dobrze smakować, no trzeba ją dobrze zrobić. Kochani, ja wam życzę smacznego, pomaszkećcie, popróbujcie, a my się chnet będziemy zaś słyszeć, a na dziś życzę wam wszystkiego dobrego i udanego dnia, a udany dzień to jest przy dobrej muzyce. Posłuchajcie.